Witam wszystkich na kanale Dzień u Krzysztofa. Zapraszam do subskrypcji kanału. Walec do pługa. Horsz. Kultywator. Horsz. A tutaj tak. Wczoraj to było, czy przedwczoraj? Kurczę, co my dzisiaj mamy? Przedwczoraj. Spawałem tutaj z tyłu te ramię. Tutaj w tym agregacie. Tam to było, ono w tym miejscu. I jak mi tutaj pomagał wkładać te ramię do środka, więc urwałem przewód hydrauliczny, bo z tego pośpiechu całego do żony właśnie, kto tutaj takie ramkę montuje? Ja się tak pytam, kto tutaj taką ramkę montuje? Kurde, w połowie, żeby montować tutaj te ramię tutaj do środka. No jak ładnie wyszło, zobaczcie. No. Nieźle. Nieźle. Ładnie pospawane. Dobrze, że od spodu nie dawałem tej blachy, no. Nie zwracałem uwagi, mówię, kurde, czemu ja nie dałem tej blachy pod spodem? Ale całe nawet dobrze, nie, że nie dałem, bo tutaj o ramę się opiera prawie, że. No, czy się nie opiera? Nie opiera się o ramę. W sumie mogłem dać, ale to i tak powinno wytrzymać. No, Corbino, kurde, elegancko pospawane. A, no, i jak montowaliśmy tutaj te ramię, więc urwałem przewód hydrauliczny, bo nie wiem po co ta ramka tutaj jest. Podnosząc do góry siłownik, zahaczyłem o to i nawet powiem wam, że nawet nie wiem kiedy, nawet nie poczułem żadnego oporu ani coś, żeby coś mi tu zawadziło, tylko potem zaczął ten kapać olej na płyty betonowe. No i kurde, skąd to kapie, nie? A ja patrzę, on tutaj się lekko przekrzywił. No i szlak go trafił, nie? No więc poszukaliśmy z drugiej maszyny przewód. Teraz muszę zamienić, nie? To jest od talerzówki przewód. Musi tam z powrotem wrócić. A tutaj mam nowy. Kupił dzisiaj. I muszę wmontować. I takie to perypetie tutaj związane z tą maszyną cały czas. Jak nie rama, to przewód. No przewód akurat z mojej winy. No ale no, gdzieś zawsze musi być coś, żeby zrobić drugie coś. O kurde, żebym tutaj nie spadł z tej ramy. Ciekawe jak on to dokręcił, bo o kurcze, mogłem wziąć opaski. No kurczę, faktycznie opaski mogłem wziąć ze sobą. Opa. No bo jak nie będę miał opasek, no to będą tutaj latały luzem, nie? No lipa, dobra, to przy okazji będę tutaj jeszcze, może jutro będę rano tutaj porządzał z żoną, to zajdę do garażu i o kurczę, dobra, i dam te opaski tutaj, no bo to będzie wszystko, będzie to wszystko luzem latało, nie? A lepiej jakby to luzem nie latało. Dobra, muszę wymienić ten tutaj przewód, o, tego delikwenta. On tutaj się, on tu jest skręcony w tym miejscu. Ale dzisiaj gorąco, kurczę. No, zaraz kamerkę podłączę. Dobra. Fajnie było, gorąco było, ale to był sierpień. Super. Ale to pierdzielił. No. Było gorąco. Potem się nagle zimno zrobiło. To był początek września. No i teraz znowu się ciepło zrobiło. Mamy koniec września. Prawie że.
O, teraz ty olejem pryśnie. Oby nie. Też już powoli leci. Trochę zleci, ci się nie spadnie. O! A to koła są. O kurde. Te koła opadają na dół. No to trochę oleju wyleci. No nic. Dobra, szybciej. Trochę na trawę się wylało. To sąsiada pole. Całe szczęście, że to sąsiada. To wsiąknie w ziemię i będzie po. Nikt nie będzie wiedział. A tutaj jak to było? O kurwa. Nie mogę tego dojść. Jak oni tu odkręcili to? No właśnie. Ciekawe, czy on tutaj. Nie no, musiał jeden chyba przewód odkręcić. Chyba tego musiał zrozumieć, żeby tamtego odkręcić. No bo ja nie mogę dojść do niego. No tak. Albo ten, a to jest 19, nie mam 19. Spróbuj. O, tego poluzuję. Ale tu brudno. Kurna. Fu. Czy to można odchylić? No to można odchylić. To po co ja to odkręcam? No pewnie, że tak. Po co ja to odkręcam, jak to można odchylić? Z powrotem. Oj, Krzysztof, Krzysztof, ty to jo. Właśnie tak to jest, jak je odkręca, wymienia. Potem zlecają następnemu, żeby przywrócił, przywrócił funkcjonowanie tej maszyny z powrotem, tak jak było. Się weź człowieku domyśla, jak to było. Dobra, czysty. Czysty. No, spokojnie na górę. Nie pobrudził. Dobra, będę musiał odłożyć kamerę, bo nie mam tutaj potrzebna mi druga ręka. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że Krzysztof popsuł tą rzecz, a teraz naprawił. W ramach godzin pracy. To jest dobry pomysł, nie? Najpierw trzeba popsuć coś, a potem, że no, trzeba naprawić, pretekst mieć. O, pretekst do pracy, na nudę w pracy. Jak masz nudę w pracy, to trzeba coś popsuć. I wtedy jest praca i szef cię pochwali, że zrobiłeś dobrą robotę. No, ciekawy jestem, co tu jeszcze pęknie w tej maszynie. Kolejne miejsce w ramie gdzieś będzie pęknięte po sezonie? Czy jak? Kurczę. Już tak pospawana jest ta rama w różnych miejscach. Wzmacniane, powzmacniane, porobione. Wzmocnienia są porobione. Ajajajajaj. Za duży ciągnik zaczepiają do niej. Rozrywa ją na strzępy. No, pług pięcioskibowy, obrotowy Lemkena.
To już drugi. Ten ma ile? 3, 4? Nie, no więcej. Z 5 lat ma, no. Jakoś 5 lat ma. Poprzedni taki sam był, tylko już takie luzy miał wszędzie, powybijane bolce, że po prostu zdecydował, że lepiej będzie sprzedać dobrej cenie, dołożyć i kupić nowy. Ten chorsz to tu od początku jest. Chorsz. I ta leżówka 5-metrowa. Ostatnio te walce robiłem w niej, nie? Też się psuje na potęgę. Kurczę, ja już ile razy te bolce wymieniałem, co trzymają te dolne, talerze, te ramiona tutaj, nie? Wszystko się wybija, wytłucze się podczas tej jazdy szaleńczej po polu. A najgorzej, jak się młodzi ludzie dorwą do ciągnika, typu jak jego syn czy córka, i wtedy tam nie patrzą chyba do tyłu, jak co tam się dzieje, tylko słuchawki w uszach, muzyka napierdziela. A co z tyłu się oberwie, to wiecie, rano dopiero. Rano Krzysztof weryfikuje, co popsuli. No i wtedy urwane gdzieś coś jest. Trzeba coś gdzieś wymienić, poprawić. Nic nie patrzą z tyłu, co się dzieje za nimi. No, to dobra. Koniec roboty, pracy dzisiaj. Do następnego.